właśnie wyjeżdżamy z Tirany. Zaraz na obrzeżach miasta wjechaliśmy na autostradę. A na autostradzie rondo. Właśnie na niej wjeżdżamy. Tutaj dokonuje się wybór kierunku, w którym autostrada pojedzie dalej. Trzeba pokazać komuś, że się jedzie. Jak pokazać? Tak, żeby się zatrzymał. On wtedy się może zatrzyma. Dobra. Wake me up, I'm getting tired of sleeping. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. Cause nobody gets, nobody gets, nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Dojechaliśmy do nowego miejsca, jesteśmy w miejscowości Berat. Zatrzymaliśmy się na takim małym, prywatnym kempingu, bo musieliśmy, jak widzicie, umyć się, wziąć prysznic i potrzebowaliśmy zrobić pranie. I tutaj to wszystko można zrobić w cenie. Zapłaciliśmy 10 euro po sezonie, także bardzo dobra cena, bo planujemy zrobić dwa duże prania, także super. Parking wam pokażemy potem, ale teraz wam chciałam pokazać, bo odsłoniły się przepiękne góry, także zobaczcie. A naprzeciwko nas jest jakieś wesele. Taki mamy widok. Przepiękne, cudowne góry, ochmurzone. Tam jest łazienka, a na wprost nas ta kopuła, to jest jakaś sala imprezowa. I impreza tam trwa w najlepszym. Znajdujemy się w Beracie. Jest to najstarsze miasto Albanii, zwane także miastem tysiąca okien. Za chwilę przekonacie się dlaczego. A tam za mną znajduje się zamek, na który za chwilę się wyspniemy. Zamek, na który się idzie, strasznie wysoko, kosztuje 100 lejków. W jego murach wciąż żyją ludzie, także jest to jeden z nielicznych zamieszkałych wciąż zamków na świecie. Thank you.
żółw, chodź szybko, żółw. Tam robię się tak szybko. Szybko, to jest żółw. Patrz ta. Idzie tam. Widzicie żółwia? A, tam jest. O mój Boże. Wracaj na ścieżkę. Oliwerek, pierwszy raz w życiu widzę, tak jak Pocahontas. No. Ja zgubiłem go. Jest tam jednak fioletowym kwiatku, podlatuję od spodu do każdego. O, wylatuję na zewnątrz teraz, na wierzch. Nie. Kaśka wypatrzyła przed chwileczką koliberka. Myślała, że to jest ćma, a okazało się, że to jest po prostu koliber. Chyba się rozpłacze. Taki malutki, jak paluszek. Taki, dosłownie taki malutki. Nie idzie mu się do końca przyjrzeć, bo jest taki szybki. Lata od miejsca do miejsca, jak szalony. Odwołuję akcję. Okazało się, że to jest ćma. Przez to, że mamy kontakt z internetem, wszystko się po prostu zrujnowało. Myślałem, że to są marzenia, się spełniły, a tu Kaśka powiedziała, że to jest... Fuczak gołąbek, ćma z rodziny zawiskowatych, aktywna w ciągu dnia, która swoim zachowaniem przypomina kolibra. Spija nektar z kielicha kwiatów za pomocą ssawki, unosząc się w powietrzu. Sobie spacerujemy po tym zamku i tak sobie zastanawiam się, kto jest królem Albanii. Jak ktoś z was wie, kto jest królem Albanii, jak się nazywa król Albanii, ten gram napiszcie na dole. Zobaczcie, jakie kampery tutaj przyjechały rozkładane, wszystkie z Niemiec. Offroadowe. To jest świetne. To się normalnie rozkłada. Położony na pace? Tak. Tak, i tak skończymy. Chyba ty. No i na pewno ja. Na koniec przypomniała mi się jeszcze jedna ciekawostka. Jak widzicie, to miasto jest zbudowane z białego kamienia i kiedyś było nazywane Beograd, czyli Białe Miasto. No i ta nazwa przez wieki się zmieniała i na końcu został Berat. Mieliśmy taki króciutki przystanek na parkingu, bo zaczęło coś dudnić, chyba ta dmuchawa z przodu, bo naprawdę jest bardzo stromy podjazd. Zatrzymaliśmy się na jakimś takim parkingu, gdzie jest wodopój i kawiarnia. Wyszedłem z samochodu i zobaczycie do góry, nie wiem czy to zobaczycie. Tam się pojawił szczyt tej góry w promieniu słońca. Tutaj za czasów komuny nie było herbaty, dlatego ludzie pili miejscową, ichniejszą herbatę, którą nazywają, tłumacząc na polski, górska herbata. I są to takie liście. Ja za chwileczkę kupię taki pęk. I to się moczy, to rośnie w górach. I to jest tutaj nazywane herbatą. Więc jeżeli zamówicie sobie herbatę, to najczęściej można dostać coś takiego. Oprócz czego sprzedają tutaj tutejsze miody i... Nie wiem, co jeszcze tam bez czystek. Jakieś inne zioła.
Mamy to. Będziemy za chwileczkę parzyć sobie herbatkę. Cześć, przyszedłeś tu na herbatę? Właśnie zatrzymał się autobus, który zwiózł robotników z góry i wszyscy się zatrzymali z butelkami na wodę i nalewają sobie tutaj źródlanej wody. Ciekawe. Z pracy albo do pracy. Chociaż może 11.30 to z pracy. Kaburek, co buruś? Dalej jesteś fajny. Zapakowałem herbatkę do samochodu i idę teraz do mojej żony na kawę. Pies idzie za mną. Bo go dotknąłem, więc jest już kupiony. Dotykany towar sprzedany. Zimno tu jest w ogóle, bo jesteśmy bardzo wysoko w chmurach i już, no, tu jest chłodno. Podczas gdy na dole ludzie się jeszcze opalają i kąpią. Kawa espresso należy do jednej z najtańszych w Europie. Kosztuje tylko 60 eurocentów. Tyle co w Portugalii. Jaki widok! Tak? Jezus Maria, za góry normalnie jest słońce, na nas wypaliło. A na dole jest morze, ja wariuję. No pięknie. Właśnie wrzuciłem Instagrama, pokazałem wam, jak to wszystko wygląda na żywo, jak jeszcze żyjemy. Z tamtych chmur przyjechaliśmy. Dojechaliśmy, to było najtrudniejszy przejazd, odkąd ruszyliśmy naszym vanem. Przez góry, dury, doły, to było straszne. Ale daliśmy radę, nasz samochód dał radę, dojechaliśmy w miejsce, w którym planowaliśmy dojechać. Przyjechaliśmy na plażę, przyleciał od razu taki miejscowy chłopaczek i powiedział, że możemy sobie zaparkować. Pokazał nam lepsze miejsce niż to, gdzie znaleźliśmy. Obok jest restauracja, nie trzeba tam nic kupować, on tylko tak zaprosił. Jest kibelek, możesz nawet podłączyć do nich do prądu. I to jest za darmo. A jutro wam pokażemy, jak to wygląda, bo teraz już jest noc. Ale jaja.